Skoro o Stanach mowa, PKO BP był tam niedawno z misją w Stanach Zjednoczonych. Po co? Jest tak, że chyba jakieś 2 tygodnie temu była reprezentacja naszego banku, żeby zaprezentować się inwestorom. Dzisiaj wjeżdża kolejna reprezentacja naszego banku, żeby zaprezentować się inwestorom. Nasz bank jest właścicielem naszego banku. W 50%, czyli około 30 miliardów aktywów banku jest w rękach inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych. Kilka miliardów z tego tytułu jest w rękach funduszy inwestycyjnych emerytalnych USA. No i jeździmy tam, żeby pokłonić się inwestorom, przedstawić nasze wyniki i prosić ich, żeby inwestowali w nasze akcje. I może, żeby zainwestowali więcej, bo niedługo będzie prywatyzacja banku PKO Zawsze BP. chcemy, żeby inwestowali coraz więcej. Bank w tym sensie upublicznienia został upubliczniony w 2004 roku, prawda? Od tego czasu jest notowany na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. No, istnieją plany, które zostały upublicznione, że być może w roku 2011 Skarb Państwa będzie chciał obniżyć swój próg zaangażowania. Do ilu procent? No to jest pytanie do Skarbu Państwa. To jest tak, że my jako zarząd banku, jako rada nadzorcza, kiedy akcjonariusz, który chce taką decyzję podjąć, podejmie ją, no będziemy współpracowali po to, aby wpływ tej sprzedaży na kurs akcji był jak najmniejszy, a najbardziej, żeby było pozytywny w tym sensie, że inwestorzy przyjmą tą dodatkową pulę płynności na rynku z entuzjazmem i będą chcieli kupić akcje naszego banku.